Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na czwartkach literackich online. To jest oczywiście Szczeciński Przegląd Literacki Forma. I dzisiaj, proszę Państwa, naszym gościem jest Henryk Waniek, malarz, pisarz, publicysta, laureat wielu nagród, między innymi Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej, Nagrody imienia Andrzeja Kijowskiego, Nagrody Kulturalnej Śląska i Krajów Związkowego Dolnej Saksonii, no i Dolnośląskiej Nagrody Literackiej Laur. Także był pan nominowany do Literackiej Nagrody Nike. To jest bardzo istotne. I dzisiaj zajmiemy się drugą częścią pana notatnika i modlitewnika drogowego. To jest książka oczywiście bardzo świeża, wydana w tym roku, 2020, bardzo nieszczęśliwym, tak, z powodu pandemii. Pierwsza część, to dla przypomnienia, też mam przy sobie, była wydana 7 lat wcześniej, czyli 7 lat dzieli obie części. Rzecz jest naprawdę bardzo ciekawa, bo pan tutaj w krzywym zwierciadle pokazuje no te realia właśnie lat 90., 2000., realia społeczno-polityczne, także książka jest niezwykle wciągająca i można się uśmiechnąć, ale też jest tutaj głęboka refleksja. I panie Henryku, moje takie pierwsze pytanie, ono byłoby związane właśnie z podróżami kolejowymi, bo ja właściwie chyba nawiążę do tego, co pana spytałem na pierwszym naszym spotkaniu, jak właśnie w Domu Kultury 13 Mózg, co pana tak bardzo fascynuje w podróżach pociągami, bo te podróże u pana mają wręcz charakter mistyczny. Bohater jest homowiatorem, pan też jest homowiatorem. No, pociągi to koleje w ogóle oraz inne środki transportu, to taka konieczność związana z rozdziewem między moim miejscem zamieszkania a miejscem moich miłości. Te drugie to w zasadzie Śląsk, Dolny Śląsk szczególnie, a wcześniej mieszkałem na Śląsku Górnym, a obecnie mieszkam w Warszawie, więc żeby być bliżej tego, co kocham, rzecz jasna musiałem spędzać nie bezowocnie długie godziny w wagonach, raczej kolejowych, za autobusami nie przepadam. Samochodów nie lubię, bo one wykluczają to, co również sobie cenię, mianowicie pewną twórczą samotność. No, po prostu nie wiem, ile jeszcze koleje żelazne, jak się dawniej mówiło, mają przed sobą przyszłości, ale jest to wynalazek wspaniały, wziąwszy pod uwagę, że nie tylko podróżuje się przez krajobraz, który można spokojnie kontemplować przez okna, ale również wędruje się poprzez bardzo szczególną melodię, przez szczególną muzykę, którą są no, stukot kół, te wszystkie zwrotnice, piski hamulców, różne sygnały dźwiękowe, ale też i głosy ludzkie, czy głosy różnych urządzeń. I to wszystko właściwie w moim przypadku było takim mechanizmem wprowadzającym mnie w rodzaj transu, w rodzaj takiego wewnętrznego otwarcia się na mnóstwo różnych impulsów, również impulsów wewnętrznych, takich jak na przykład cudowne funkcjonowanie pamięci, które się nagle otwiera i wysypują się z niej różne rzeczy, dające się później zapisać na papierze mniej lub bardziej owocnie. No, w każdym razie transport, środki transportu
począwszy od latających dywanów, to są takie obiekty magiczne, takie instrumenty, które mają poważne zastosowanie w różnych tych takich czynnościach zwanych twórczymi. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Ja pamiętam, jak teraz rzadziej jeżdżę pociągami ze względu wiadomo na sytuację, ale mnie strasznie inspirowały zawsze te nocne podróże pociągami, jak można było te światła właśnie tych miast oglądać w nocy, to było coś wspaniałego, jak jeszcze wagon był oczywiście nieoświetlony, ale rzeczywiście podróże są inspirujące pod kątem literackim. Ktoś tak powiedział, że właśnie jak ktoś chce pisać literaturę, to powinien jeździć pociągami, autobusami, tą komunikacją taką publiczną, bo można dużo rzeczy zaobserwować. Panie Henryku, w drugiej części notatnika często pan sięga do lat 90. Co było w tej dekadzie takiego charakterystycznego i jak pan tą dekadę wspomina? Czy tak z sentymentem, czy bardzo krytycznie? Bo wiadomo, dużo było przekrętów, to był taki raczkujący, byśmy powiedzieli, kapitalizm, taki toporny czasami. Ale jak pan tą dekadę ocenia już z perspektywy lat? Ja jeszcze zanim tak solidnie przybliżę się do pańskiego pytania, to wspomnę o poprzedniej książce, mianowicie o tym pierwszym notatniku i modlitewniku drogowym, który od razu pokażemy. Zawierał teksty z dziesięciolecia między 1984 a 1994 rokiem. Tutaj to chyba taki błąd troszkę autorski czy edytorski, bo druga z tych książek zawiera teksty z lat 1994-2004. Powinno być troszkę dalej, że 1995-2005, prawda? Bo tak jakby się dublowały tam między tym. No ale prawda jest taka, że obie książki są właściwie takim remanentem ze śmietnika tekstów napisanych, częściowo publikowanych, częściowo zapomnianych, a odnalezionych. I w tym notatniku i modlitewniku drogowym drugim, a w planie być może się to uda zrealizować jeszcze, jest trzecia część tego maratonu. No tak akurat wypadło, że te lata pomiędzy 94 a 2004 rokiem niewiele się różnią w pewnym sensie od czasów, które mamy obecnie. To znaczy w każdym przypadku i w przypadku pierwszej książki i drugiej i być może też tej trzeciej mamy do czynienia głównie, o ile nie wyłącznie, z Polską. Polska to bardzo osobliwy przypadek w naszych biografiach. Ktoś kiedyś powiedział, że w Polsce człowiek rodzi się za karę. Nie bardzo wiadomo, za co ta kara, ale rzeczywiście trzeba mieć stalowe nerwy i ogromną odporność, żeby się jakoś z tym faktem tożsamości narodowej oswoić. Ja mam o tyle taką wygodną, alternatywną możliwość, że mogę się też tyleż utożsamiać z polskością, co ze śląskością. To nie jest to samo. Jest ogromna różnica pomiędzy byciem Polakiem a byciem Ślązakiem. Mnie Warszawa na tyle nie wykoleiła, żeby zapomnieć o tym, że właściwie moje dzieciństwo, cała moja preedukacja i najcenniejsze doświadczenia życiowe pochodzą właśnie stamtąd, z tego obszaru, który na swój sposób jest trochę ziemią
wyklętą. No ale wracając do tej Polski lat 90. No, dzisiaj to już może, a szczególnie młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą o tym, jeśli żyli w tamtych latach, to może coś pamiętają, ale czy warto to pamiętać wszystko, to co się tak trochę ocierało o groteskę, o kabaret w najgorszym znaczeniu tego słowa, szczególnie kabaret polityczny. No ale ten kabaret, jak widać, hula sobie w najlepsze i wcale mu nie brak materiałów. Czasami jest to kabaret makabryczny, no, szczególnie w ostatnich miesiącach to się tak czuję jako mało śmieszny tok akcji. Ale on nie był wcale poważniejszy ani rozumniejszy tam na progu tej, jak się to nazywa, nie bardzo wiem, czy zasadnie, niepodległością. No ten okres wczesny lat 90. Ja akurat tak się składało, że mój przyjaciel był redaktorem naczelnym katowickiego dziennika i tak uważał, że takie dobrze byłoby w tym dzienniku katowickim jakieś takie okruchy impresji, wiadomości, nie wiem jak to nazwać, z Warszawy przysyłać mu od czasu do czasu i sporą część materiału tej książki właśnie wypełniają te takie felietoniki króciutkie, które ja do tego katowickiego dziennika posyłałem. Oczywiście te teksty zostałyby i słusznie może dawno zapomniane i poszły w niepamięć, gdyby nie to, że w jednej z szuflad, czy właściwie w jednym z kartonów swoich nagle trafiłem na pliki maszynopisów tych tekstów i pomyślałem, że to należałoby bezwzględnie, korzystając z tego nawiasu czasowego 94-2004, wykorzystać. Oczywiście są one przerysowane, groteskowe. Groteskowość wynikała z podszeptów samej rzeczywistości, która groteskowa może tak za bardzo nie była. No, dużo by o tym mówić właściwie. To jest temat może dla historyków, gdybyśmy mieli historyków porządnych, historyków, jeśli to nie paradoks współczesności. No ale nie chcąc tu niczego uprzedzać, jak to w praktyce wygląda, to może czytelnik tej książki się zorientować sam. Jasne, jasne. No ja pamiętam tą dekadę jako właśnie lumpeksy, wypożyczalnie kaset wideo, wszechobecne disco polo, te dresy, te białe skarpetki, tak można powiedzieć bardzo powierzchownie, ale rzeczywiście ta polityka, ona się tam wdzierała, bo też jako dzieciak śledziłem czasami te wiadomości telewizyjne, kiedy Wałęsa, Pawlak, te postacie się pojawiały ciągle. Panie Henryku, moje kolejne pytanie. Czy my żyjemy w epoce, bo pan tak nazwał, epoce szalonego szaleństwa? Czy można by taką cezurę ustalić, że w 2004 roku, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to ta epoka się zaczęła? Czy niekoniecznie? Wie pan, ja właśnie w tych latach 90. gdzieś tak na samym początku spotykałem się czasami z panem Arturem Międzyrzeckim i któregoś razu
A państwo międzyrzeccy mieszkali przy ulicy Marszałkowskiej z oknami wychodzącymi na ulicę. No po prostu tremendum. Żyć w takim miejscu, bo ja mieszkam w Warszawie, ale akurat tak jest tutaj cichutko i spokojnie, że można by pomyśleć, że to wieś. Otóż któregoś, a to była niedziela chyba, któregoś razu, kiedy po takiej rozmowie na temat Europy, przystępowania do Europy, powrotu do Europy, już nie pamiętam dokładnie, co było przedmiotem tej rozmowy, no w każdym razie wystarczyło, żeby pan Artur, żegnając się w progu ze mną, powiedział takie słowa, które chętnie powtarzam, bo uważam je za niezwykle celny żart. Mówi, no wie pan, pan Artur Międzyrzecki, tak mówi, no wie pan, jak nie wychodzę z domu, to jestem w Europie. I coś w tym jest. Każdy z nas może być w Europie, jeśli nie opuszcza domu, aby wsiąknąć w tę dziką dżunglę kłamstwa, przemocy, cwaniactwa, spryciarstwa i powszechnego mydlenia oczu. Każdy sobie po prostu funduje taką Europę, na jaką ma ochotę albo na jaką go stać. No, widać, że nie wszystkim Europa jest w smak. Okej. Okay. Panie Henryku, też mnie bardzo ciekawi, bo w tym notatniku drugim, drogowym, pojawia się to opowiadanie, które ono się przebija właściwie przez całą książkę o Pietrzykowicach i Buraczku. Ono jest taką trafną dla mnie metaforą Polski, ale chciałbym, żeby pan coś opowiedział o genezie tego opowiadania, jak to się panu w głowie narodziło. Wie pan, jest tak, w pierwszym notatniku i modlitewniku drogowym, poza tym, że teksty rozmaitego autoramentu przeplatają się z modlitwami, również z modlitwami różnego autoramentu, to w tym pierwszym przypadku pomyślałem sobie, że dobrze byłoby w ten koktajl różnych tekścików tak w odcinkach wpisać jakąś większą prozatorską całość. I tam jest właśnie taka opowieść o powstaniu notatnika i modlitewnika drogowego. A w tym przypadku użyłem takiej niegdyś zaczętej, nigdy nieskończonej, ale właściwie nawet nie zamierzałem jej kończyć, powieści, o której myślałem, kryminalnej. Ja nie przepadam za tym gatunkiem literackim i właściwie powieści kryminalne raczej mnie odpychają niż przyciągają, no ale pomyślałem sobie, że no spróbujmy. I zacząłem, tak, ciągnąłem to trochę za uszy, odłożyłem, a przy okazji przygotowywania tej książki pomyślałem sobie, że może trzeba to przejrzeć, coś wykreślić, coś dopisać. Nie męczyć się wymyślaniem zakończenia i tak to rozpuścić, rozproszyć w całym tym woluminie. No jakie to jest, to takie jest, ale tam oczywiście pewne odbicia, pewne refleksy, no takiej znanej nam dobrze praktyki egzystencjalnej są, jak myślę, obecne. Ale nie wiem, to też zostawiam do osądzenia ewentualnym czytelnikom.
Też znajdziemy w Pana książce, właśnie także w tym opowiadaniu, krytykę współczesnych mediów, byśmy powiedzieli telewizji. I od razu się Pana zapytam, jaki jest Pana stosunek właśnie do współczesnych mediów, tych takich tradycyjnych typu, wiadomo, radio, telewizja, prasa, ale też tych takich nowoczesnych, jak właśnie Facebook, media społecznościowe. Czy one spłycają naszą kulturę, w jakiś sposób wpływają negatywnie, czy wręcz przeciwnie, bo niektórzy na Facebooku publikują swoje utwory poetyckie, wiersze, no nie, takie rzeczy. Czy fragmenty prozy? Ja jestem stosunkowo mało zorientowany w tej materii. Owszem, posługuję się internetem, czasami używam Facebooka, jeśli jest mi to potrzebne, poręczne i wygodne, ale co się tam właściwie w głębi dzieje, nie wiem. Zupełnie nieznane jest mi terytorium blogów. Otóż wiem, i to nawet takie osoby, które skądinąd szanuję, wiem, że wiele czasu i energii poświęcają na prowadzenie takiego publicznego konfesjonału, w którym się dzielą. Dawniej to robili felietoniści, kiedy było więcej czasopism i czasopisma były poważniejsze może niż dzisiaj. Jest w tym, o co Pan pyta, jest tam rzecz może w moim odczuciu bardziej zasadnicza, mianowicie obecność w naszym życiu reklamy. Reklamy, która się wciska ze swoją bezmierną głupotą i swoim bezmiernym chamstwem we wszystkie możliwe szpary, usiłując, no krótko mówiąc, w tej opowieści o wielkim twórcy medialnej fikcji, panu Buraczku, jest mowa o takich rzeczach jak na przykład programy telewizyjne, które wyłącznie zajmują się reklamą. No ale przecież te programy już istnieją. Co one tam reklamują? Czasami jakieś paranoje polityczne, czasami towary codziennego użytku, a być może nawet zupełnie nieistniejące artykuły, nikomu niepotrzebne i tak dalej. Otóż w latach 70. ja tak mniej więcej pół roku spędziłem w Nowym Jorku. To był rok, dokładnie mówiąc, 76-7. I dla mnie spotkanie z reklamą telewizyjną tamtejszą było czymś no, takim absolutnie świeżym, nowym, nie dającym się porównać z żadnym doświadczeniem z terenu PRL-u, z którego przybywałem. Z mnóstwem różnych nie znajdujących potwierdzenia w rzeczywistości wyobrażeń. No, na przykład wyobrażałem sobie, że w Nowym Jorku to trzeba od razu zacząć od kupna samochodu, bo tam piechotą nikt nie chodzi. Otóż wręcz przeciwnie, wygodniejsze są nogi od samochodu, bo z samochodem tylko same kłopoty. No ale ta reklama wydawała mi się dosyć dowcipna i pomysłowa. Może mniej natrętna niż to dzisiaj obserwujemy w mediach radiowych czy telewizyjnych, ale niewątpliwie na, tak sobie myślę dzisiaj, na wyższym poziomie. Coś w międzyczasie musiało, no ja nie wiem, może też i w Stanach Zjednoczonych również, coś musiało się stać takiego, że reklama stała się jakimś ordynarnym zamachem na jakąś, życie w stanie trzeźwości, że to jest pewien rodzaj używki znacznie groźniejszej niż niejeden narkotyk i znacznie no, po prostu zagrażającej zdrowiu, bo ja już pomijam tą lawinową reklamę różnych leków lub pseudoleków, które wciskane są łatwowiernym,
a przecież jest to duża populacja tych łatwowiernych, różne trucizny. No do tego stopnia, że ja to jako anegdotę powtórzę, że matka mojej przyjaciółki pewnego dnia powiedziała do swojej córki, że musi sobie kupić taki lek na, reklamowany przez telewizję na prostatę, bo to podobno jest świetne. No więc wie pan, do tego dochodzi, że po prostu kobiety będą chyba umierać na męskie choroby, a mężczyźni vice versa. To była taka piosenka, mi się przypomina, reklama pranie mózgu, chyba z lat 90. Ale tu to mi się podobało, ten pomysł w pana książce, który się pojawia, właśnie tworzenia pełnometrażowych reklam fabularnych. Świetne, to jest po prostu takie, bym powiedział, sarkastyczne, no nie, ale te reklamy, że ja tu się zgadzam z panem, że one się wdzierają. Ja na przykład nie lubię filmów oglądać z reklamami, bo to jest dla mnie no gwałt jako na widzu, tak? W internecie też, jak klikamy, nam się jakieś reklamy zawsze wcisną. No to jest, niestety, no to, jak to się mówi, to jest znak naszych czasów, tak to wygląda. O, i przy okazji od razu przejdę, panie Henryku, do filmu, bo jako krytyk filmowy mnie to też ciekawi, bo jaki jest pana stosunek do sztuki filmowej, bo na kartach pańskiej książki to przewijają się znane postacie filmu. Janusz Kondratiuk, jest Wajda, jest Kazimierz Kuc, jest Andrzej Titkow, no pan też pokazuje, jaka była trudna współpraca z Andrzejem Titkowem. No i jak pan właśnie, jaki jest pana stosunek do filmów, bo pan, wiem, że miał związki z kinem, pana obrazy też się w filmach pojawiały. Jak to dzisiaj u pana wygląda? Czy pan dystansuje się od filmu? To jest, wie pan, długi i delikatny temat, ponieważ ja przez parę lat, nosiłem się z poważnym zamiarem odbycia studiów reżyserskich w łódzkiej szkole filmowej. Właściwie nawet można powiedzieć, że się przygotowywałem do tego i może by i do tego doszło, gdyby nie to, że moi przyjaciele, którzy wcześniej tam przystępowali do tych studiów, dali mi pewien zastanawiający wgląd w to, co się dzieje ze studentem reżyserii pomiędzy drugim a trzecim rokiem studiów. Otóż osoby, które znałem, jak mi się zdaje, dobrze, które darzyłem sympatią, zaufaniem, podziwem nierzadko, nagle zamieniali się w... No, może to za ostre słowo, ale w rodzaje potworów, pożeranych wewnętrznie przez takie poczucie nieustannej konkurencji, nieustannej walki o pierwszeństwo, o obecność. Ten rodzaj kompleksu jest bardzo częsty u aktorów, którzy no, jak na chwilę odwróci się od nich wzrok, to umierają, prawda? Umierają, bo to już koniec, to już kres. Ja się zorientowałem, że nie. Po pierwsze, byłby ze mnie kiepski reżyser filmowy, a po drugie, chyba Bóg mnie strzegł i w końcu pomyślałem sobie, ach, lepiej być miernym malarzyną, miernym pisarzyną, niż miernym reżyserem filmowym, jakkolwiek to ostatnie w naszych czasach brzmi lepiej. Ale oczywiście przez długie lata to urzeczenie filmem było bardzo silne. Ja przez 9 lat byłem prezesem dyskusyjnego klubu filmowego. Później przez 4 lata jeszcze byłem kierownikiem kina studyjnego, były kiedyś takie kina. No i wreszcie też współpracowałem przy wielu filmach, także mogłem obserwować, jak w praktyce, przynajmniej jak w praktyce polskiej to wygląda. Bo nieoceniony pan Leon Niemczyk, który w latach perelowskich dosyć często był zapraszany do
udziału w filmach NRD-owskich. Nigdy się nie mógł nadziwić, że w NRD, jak sesja zdjęciowa zaczyna się o godzinie 8 rano, to jest 8:00 i zaczyna się sesja zdjęciowa. W Polsce, jeśli sesja zdjęciowa ma się zacząć o 8 rano, to o godzinie 9 jeszcze pan Stasiu tam gdzieś jakieś druty klei jedno z drugim i wszyscy ziewają, czekają i nic nie robią. Specyfika filmu polskiego jest pod wieloma względami bardzo szczególna. Tym większy, tym bardziej można podziwiać to, że jednak parę interesujących tytułów filmowych w tym czasie udało się zrobić, być może jeszcze powstaną. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja w ubiegłym roku, chyba w 2019, chyba w kwietniowym numerze miesięcznika Twórczość, opublikowałem dosyć obszerny esej pod tytułem Kino myślnik prawda, w którym się definitywnie odcinam od wszelkiego, nie wiem jak to nazwać, od wszelkiego iluzjonizmu kina, ponieważ wielkie wrażenie zrobiło na mnie kiedyś takie pochodzące z jego książki Minima Moralia, takie spostrzeżenie Ludwiga Adorno, który napisał tak, że mimo że staram się być czujny i ostrożny, ilekroć wychodzę z kina, czuję się gorszy i głupszy. I tak się zacząłem zastanawiać, bo nie wiedziałem skąd to zdanie pochodzi, kiedy on to mógł powiedzieć, czy w roku 60., czy w 50., czy w latach 70. A tu okazuje się, że Adorno to napisał w roku 1935. Już wtedy. Być może dzisiaj by skorygował ten pogląd, być może. Ale coś w tym jest. Ilekroć wychodziłem z kina, czułem się głupszy i gorszy, z wyjątkami naturalnie, z wyjątkami, ponieważ w historii filmu jednak są takie nazwiska jak Luis Buñuel, jest Antonioni, jest Federico Fellini, a choćby Robert Altman i jeszcze paru innych, których przecież nie można jakimś takim lekceważącym gestem deprecjonować, prawda? Dziękuję bardzo. Więc tak ogólnie rzecz biorąc, tak to jest u mnie z filmem. Bardzo się cieszę, no bo to mnie ciekawiło właśnie, jaka jest Pana relacja w stosunku do kina dzisiaj, także wyczerpująca bardzo odpowiedź. I od razu się też o poezję zapytam, bo to jest bardzo ciekawe, bo w tej książce padają słowa, że poezja jest jak pole minowe, to jest taki teren dosyć niebezpieczny, niepewny. Czy Pan też tak poezję pojmuje, że ona jest taka, no dosyć, byśmy powiedzieli, groźna? Wie Pan, ja jako smarkacz bezwiednie zostałem zdemoralizowany przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, którego wierszy całą masę znam do dziś na pamięć i do których wracam. I właściwie Gałczyński wyznaczył mi, jeśli idzie o poezję polską, wyznaczył mi pewien rodzaj poziomu, pewną miarę, której strzegę, której się trzymam. No ale jak pan pewnie dobrze wie, po prostu jest więcej poetów niż poezji. Te ogromne ilości tomików, które mam, bo przyjaźni się z wieloma osobami piszącymi wiersze i nierzadko są to wiersze ciekawe, ale mówię nierzadko, ale najczęściej jest to po prostu
coś, czego sędzią być nie mogę, po prostu, a w każdym razie nie mogę być sędzią sprawiedliwym. Ja, a to już tak mówię przekąsem, trochę uważam, że status społeczny poeta to jest taki rodzaj alibi dla leniucha, tego, który no, jest poetą, czyli z innymi kolegami poetami spotyka się regularnie, wypijają tyle piwa, ile mogą, od czasu do czasu coś skrobną. No i tyle tego. No ja wiem, że to tak niektórzy tak mają, no niektórym tak musi być, ale daleki jestem od tego, żeby wszystko, co tylko nazywa się poezją i każdego, kto się nazywa poetą, podobnie jak i każdego, kto się nazywa artystą, bo są to takie wyznaczniki, które objęła jakaś niepowstrzymana inflacja. Owszem, jeśli to jest Janusz Schubert, jeśli to jest Jerzy Kronholt, jeśli to jest Ryszard Krynicki i dziesiątki i wspaniałych innych wraz z Bogusławem Kiercem, o którym wcześniej zamieniliśmy parę słów, w porządku, ale większość tej twórczości poetyckiej. Ja zrobię dygresję, bo w czasie remontu dachu w takim starym domu w Brwinowie, który mamy, nagle się odsłoniła taka biblioteka, która była zamurowana przez długie lata. W latach 80. nagle okazało się, że połowa strychu to jest zdeponowana tam w czasie przed chyba okupacją biblioteka jakichś rodzin wojskowych czy coś takiego. I tam ogromne ilości tomów poetyckich z lat, no tak mniej więcej 1915-39, kompletnie nieznanych poetów, szczerze mówiąc, grafomanów absolutnych, pięknie, luksusowo wydane książki i ten jakiś nadmiar poezji to zdumiał mnie i tak dał mi wyczuć, że jednak no, większość tych wszystkich mozołów, szczerych lub nieszczerych, ostatecznie tworzy taką masę, do której zresztą zaliczyłby również i tę moją książkę, o której rozmawiamy, to znaczy taki rodzaj śmietnika, w którym no, można pogrzebać i coś tam interesującego znaleźć. Niemniej śmietnika, co zresztą w moim odczuciu nie jest jakąś inwektywą, ponieważ ja śmietnik uważam za miejsce cudu. W poezji również można się wystawić na niejeden cud i oby jak najczęściej. Powiedziałem poezję polską, dlatego że czym innym jest poezja zagraniczna. No ja tak mniej więcej potrafię doceniać słowo poetyckie niemieckie, angielskie, w gorszym, w mniejszym stopniu francuskie, więc wiem jak to jest, bo jednak poezji, zgodnie z tym co mówił Goethe, nie należy tłumaczyć. Należy poznawać język poety, jechać do kraju jego języka, żeby mieć pojęcie. To rzadko się zdarza, żeby ktoś tak arcywspaniale tłumaczył Rilkego, jak się to w paru przypadkach udało Jastrunowi, prawda? A to rzadkie przypadki. Bardzo dziękuję i właściwie płynnie prawie przeszliśmy do kolejnego pytania, bo pan tu poruszył temat cudów, a ja teraz chcę pana zapytać o metafizykę, tajemnicę w pana twórczości, bo tam jest mowa o tym, że w świecie istnieją wyrwy, takie przestrzenie niezbadane. No i właśnie moje od razu kolejne pytanie, czy wierzy pan w cuda? To jest istotne, bo ten cud myślę jest też istotny w pana. Czy wierzy w cuda? Tak, czy wierzy pan w cuda?
No, gdyby nie było cudu, to nasze życie nie miałoby sensu. Byłoby marną, trudną wegetacją, ale cud to jest wyjątek w normatywach rzeczywistości. Być może na cud należy, trzeba sobie zasłużyć. No niemniej, krótko odpowiadając, jak najbardziej. I myślę, że w tym sumie mrocznym fakcie egzystencji na Ziemi to są jedyne jaśniejsze, choć tak rzadkie, bo cud należy do kategorii rarytasów, rzadkości. Daje nam jakieś choćby przelotne poczucie sensu i piękna istnienia. Ale okay. to pytanie mnie zaskoczyło trochę, bo sam siebie tak zapytuję, czy można nie wierzyć w cuda. Nie, to jest bardzo bardzo ciekawy temat. To mówi się tak czasami, aż to jest taki banał, tak, że życie jest cudem, ale rzeczywiście jak się głębiej zastanowić, jak najbardziej wiele jest elementów cudownych. Pasolini na przykład mówił, że jak on patrzy na świat, to dla niego to wszystko jest cudem, ale już ludzie dorośli często nie mają takiego filozoficznego, byśmy powiedzieli, zacięcia, bo wszystko już spowszedniało, takie się wydaje proste, znaczy proste, takie banalne, tak, w ten sposób. Natomiast ta metafizyka, która się u Pana pojawia, bo tam jest ten motyw góry, ale też w kontekście się pojawia Wandy Rutkiewicz i Edwarda Stachury, takie, byśmy powiedzieli, takie przebłyski metafizyki. Ja nie powiedziałem, że życie jest cudowne, ani nie powiedziałem, nie, że życie jest cudem. Powiedziałem, że cuda w życiu się rzadko, bo rzadko, ale trafiają. Byłbym dokładnie odwrotnego zdania. Życie wcale nie jest żadnym cudem i chyba być nim nie może, na czym żerują niezliczone religie. Ale no... Pod presją tej uciążliwości istnienia i całej tej prozy egzystencjalnej, w jaką jesteśmy wrzuceni, to oczywiście konieczność zerkania przez mur, czy przez szpary w płocie, czy przez jakieś inne otwory w przestrzeni, za którymi widać coś więcej, coś innego, jest, a przynajmniej dla części populacji, jest koniecznością. Z tym, że ja sobie tak myślę, że w tych takich, powiedzmy, metafizycznych porywach ducha ludzkiego potrzebna jest albo odrobina szczęścia, albo rozważny umiar, ponieważ no choćby te dwa przykłady, które Pan podał, Stachura czy Wanda Rutkiewicz, to przecież są przykłady tragiczne w gruncie rzeczy. Życie Steda, jak go nazywano, było szalone, trudne i zakończyło się załamaniem. Nie wiem, jak to było w przypadku Wandy Rutkiewicz, chociaż w tych paru rozmowach, jakie odbyliśmy ze sobą, czuło się taki koniec. Wanda Rutkiewicz zwróciła się do mnie, kiedy przystępowała do organizacji tego swojego ostatniego projektu, czyli ta Caravan to Dreams, żeby
taki folder, którym zachęcała różnych sponsorów, aby sfinansowali to przedsięwzięcie, żeby ten folder ozdobić reprodukcją mojego obrazu. No, ta propozycja była oczywiście, bardzo mi schlebiała. Na tyle mam próżności, żeby się dać złapać na to, ale równocześnie jestem człowiekiem, który nie potrafi odmawiać, w związku z czym, mimo że wewnętrznie czułem, że nie chcę, żeby pod sztandarem mojego obrazu Wanda szła na pewną śmierć. No niemniej stało się właśnie tak. Na szczęście okazało się, że troszkę za późno rozpoczęła tę swoją akcję promocyjną, nie zdołała w jednym roku zebrać potrzebnych funduszy, ale to wszystko przyszło na rok następny i zakończyło się tak, jak się zakończyło. Znam ogromną ilość tego rodzaju takich historii, które mogłyby spełniać rolę no, pewnego rodzaju takiej dydaktyki życiowej, takiej ostrzegawczej dydaktyki, w której jednak to, co nas najbardziej kręci, mianowicie przekraczanie granic, też powinno mieć swoje granice. O, to jest ciekawe, że przekraczanie granic też powinno mieć swoje granice. Od razu się też zapytam, bo pan tu wspomina o wiadomości, jaką pan dostał od Zdzisława Beksińskiego, też tragiczny przykład, o śmierci Tomka Beksińskiego, bo wiemy, że on popełnił samobójstwo w Wigilię, to był 99 rok, ale mi chodzi o Zdzisława Beksińskiego. Jakie was łączyły relacje? Czy to była taka przyjaźń bliska? To mnie ciekawi. Ja niedawno też nawiązałem korespondencję z Piotrem Dmochowskim, bo czasami jego książki recenzuję, Zmagania o Beksińskiego i dlatego ten Beksiński tak mi się w głowie pojawił. Tak, no one, nasza znajomość, która w pewnych okresach mógłbym powiedzieć, że była przyjaźnią, bardzo ewoluowała. Znaczy najciekawszy, najwspanialszy okres to był ten czas, kiedy Beksińscy mieszkali w Sanoku, gdzie się przyjeżdżało, robiłem to wielokrotnie, tak, 2 razy w roku, 3 razy w roku. Sanok jest miejscem bardzo urodziwym. Gospodarze byli bardzo urodziwi. No, byliśmy młodsi, poza młodzi. Jakkolwiek Zdzisław był grubo ode mnie starszy, ale zachowywał taką jakąś młodzieńczą aurę długo. Być może nawet do samego końca. Później, kiedy Beksińscy przeprowadzili się do Warszawy, jakiś czas po tym, jak ja się tutaj znalazłem, troszkę się nasze relacje zmieniły. No raz, że byliśmy blisko siebie, a dwa, że Zdzisław, który był bardzo pomyślnym artystą, no powiedziałbym, że no, jeśli nie największym, to jednym z naprawdę wielkich malarzy naszych czasów, no, stał się troszkę męczący przez swoje uwikłanie komercyjne w ten alians z panem Piotrem D. I to było straszne właściwie, bo on o niczym już nie potrafił rozmawiać, tylko o pewnej nienawiści, z jaką o nim myśli, a równocześnie z niemożnością wymanewrowania się z układu komercyjnego, jaki z nim zawarł. I to było straszne, a jakieś, powiedziałbym, diabelskie, no takie godne właściwie Manowskiego doktora Faustusa, a nawet może bardziej.
To zresztą wspomniana przez pana książka jest tego takim dojmującym świadectwem. Zdzisław twierdził, że ta książka zabiła jego żonę. Co zresztą nie budziło mojej wątpliwości. To rzeczywiście, to ten układ no, był no, niebezpieczny tutaj z pana relacji wynika. Od razu się, bo tu pan bardzo ładnie napisał, coś bardzo ładnego, że każdy w głowie ma jakieś obrazy, które z nami pozostają, że my jesteśmy złożeni z obrazów, nasze oczy tworzą obrazy, które bierzemy w posiadanie i te obrazy z nami zostają. Czy właśnie te obrazy, które są w naszej głowie, tkwią, one nie składają się na naszą tożsamość? To nie, nasza tożsamość jest chyba złożona z bardziej zróżnicowanego tworzywa, bo same obrazy no to tuż są takie ulotne, sentymentalne widoki z dzieciństwa, młodości, dojrzałości, starości, być może również śmierci, ale, no, ale to tylko tyle. Bo przecież również, jeśli mówimy o obrazach w sensie takim materialnym, jako obiektach takich wizualnych, prawda, obrazach malarskich, dajmy na to, albo graficznych, czy obrazach teatralnych, czy obrazach filmowych, ale do tego przecież cała skomplikowana i trudniejsza do werbalizacji materia dźwięku, muzyki, prawie zupełnie lekceważona materia smaków, zapachów, temperatur i tak dalej. Także tożsamość to jest złożona kompozycja, w której być może obrazy mają jakąś szczególną moc, ale tego to ja nie wiem. Ja tak napisałem, bo tak mi się może pewnego popołudnia czy poranka sprawa objawiła, ale prawdę mówiąc nie wiem. Pan też nawiązuje do myśli Adorna, bo tutaj bym zadał takie pytanie, dlaczego dzisiaj pisząc literaturę brnie się coraz bardziej w to barbarzyństwo, jak pan to ujął? Właśnie wczoraj wieczorem, przypadkiem szperając w internecie, trafiłem na taki film, niedawno nakręcony z jakiejś takiej uroczystości w Oświęcimiu, gdzie się urodziłem w roku 1942. Nie wiem, czy ten film był pomyślany jako kąśliwy żart pokazujący groteskę tych obchodów, które tam się odbywają, a które mnie, nawiasem mówiąc, oburzają. I tutaj za Adornem oczywiście tak bym chciał, żeby było, że po Oświęcimiu po prostu wszelka poezja na ten temat jest barbarzyństwem. A to barbarzyństwo kwitnie w najlepsze. Już nie tylko jako poezja, ale jako biznes, jako film, jako teatr, jako event, prawda, by użyć tego słowa. Otóż ten film wyprodukowany dla portalu Oko wstrząsnął mną. Przewodnikiem po tej imprezie odbywającej się w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz jest 34-letni Murzyn z Namibii, który przypomina, że pierwszy obóz koncentracyjny został stworzony właśnie w jego kraju w 1904 roku i również służył eksterminacji tamtejszej ludności. A różni tam jego rozmówcy, wśród których plączą się jacyś potomkowie tych häftlingów z Auschwitz. Ja myślę, że również jacyś mitomani, którym się tak dobrze jest utożsamiać z tą rzeczą. Jakaś ogłupiała
smarkateria z Izraela, która coś tam, no, przyjechali, przywieźli ich, bo tak wypada, bo tak trzeba. Wszystko to jest jakieś upiorne. I ja właściwie zapomniałem, że ten tekst się znalazł w tej książce, bo ja właściwie myślałem, że należy go jeszcze przez parę lat pisać, tak dodając do tego rachunku pewne ważne pozycje i patrząc, jak właściwie, jak ta pamięć o Oświęcimiu ulega degeneracji poprzez taki, no tak to nazwę, przez taki oświęcimski biznes, który tam się w najlepsze kręci. Ha, już przemówienie dyrektora muzeum, pana Cywińskiego, no było tak wstrząsająco głupie, że aż się dziwię, że można takiemu człowiekowi powierzyć tę sprawę. No ale nie dziwię się, no tak to po prostu ten teatr tak jakoś... A, pomińmy to. Pomińmy, ponieważ rzeczywiście Oświęcim i cała masa spokrewnionych z nim tematów, to są takie bardzo żywe dla mnie sprawy. Coś tam się dziwna plansza jakaś pokazała. Wyświetliła się, tak? Może coś wyskoczyło. Nie, jakiś bajt fans. Dobrze. Panie Henryku, to już pomalutku już kończąc, ale jeszcze zadam panu też takie pytanie odnośnie nagród literackich. Jaki jest pana stosunek właśnie do tych nagród literackich? Czy to jest potrzebne, ważne, czy czasami one są takim targowiskiem próżności, jakbyśmy powiedzieli? No, różnie bywa, różnie bywa. Wie pan, nagrodzony jest zadowolony zazwyczaj, prawda? Przegrani mają tam swoje jakieś humory. No, ja myślę, że taką liczącą się nagrodą dla każdego autora, literackiego, czy aktorskiego, czy filmowego, jakiegokolwiek autora, czegokolwiek, to jest po prostu pewien rezonans zrozumienia ze strony odbiorcy. To jakieś mądre, czasami lapidarne docenienie wysiłku, prawdy, piękna zawartego w utworze. A te różne odznaczenia, medale, ordery, dyplomy uznania, statuetki, no i w pewnym sensie, chociaż nie ukrywam, że nagrody finansowe, które miałem szczęście parokrotnie dostać, pomagały mi niejedną biedę przetrzymać, więc mogę być tylko wdzięczny, ale jestem podejrzliwy. Dziękuję bardzo. Jeszcze na chwileczkę sięgnę do tego pierwszego notatnika, bo pan tu bardzo ciekawie pisze o miastach, że miasta to są takie sztuczne twory, które przyciągają, bo mają ten mroczny magnetyzm. Jakby pan tą myśl mógł jeszcze rozwinąć? No, miasto to jest taki cywilizacyjny wierzchołek ewolucji gatunkowej, kulturowej człowieka. Wiadomo, że wsie się wyludniają, miasta są przeludnione i tak dalej. Ale miasto, tak sobie myślę, że miasta powstawały, że początki miast to są po prostu konsekwencje pewnych magicznych punktów na mapie, które z jakichś powodów geologicznych, klimatycznych, duchowych wabiły ludzi, wabiły i no, i obrastały w związku z tym w
budownictwo, w architekturę, w infrastruktury i to wszystko, co mamy obecnie. Ale jest takich paru autorów, no, Italo Calvino na przykład, ale też taki czeski pisarz, trochę mało znany w Polsce, a znakomity, Michal Ajwas, którzy próbują jakby pokazać, Kafka również to potrafił zrobić, pokazać tę niewidzialną stronę miasta, ten zakamarek, który jest bardziej ciekawy od galerii handlowych, od gmachów użyteczności publicznej, czy rozrywki, czy to tego wszystkiego, czym się miasta na ogół chełpią, szczycą, czasami bez sensu. Okej, okay, bardzo dziękuję. Fajnie, że pan Kafkę przywołał, bo ja akurat się w Kafce specjalizowałem, jak jeszcze z uczelnią współpracowałem. Ostatnie pytanie, bo pan już tutaj zdradził nam, bo ja zawsze lubię pytać, to tradycyjne pytanie, nad czym pan pracuje, jaka będzie następna książka, ale już pan zdradził, że będzie trzeci tom notatnika i od razu się zapytam, jakie lata będzie obejmował ten trzeci tom, pamięta pan? No, już tego błędu nie popełnię, co teraz. To będą teksty tak od 2005-2015. Na pewno będzie ich więcej niż trzeba. Zresztą, nawiasem mówiąc, ja też myślę, że ta książka troszkę się zrobiła za gruba, że mi tam zabrakło jej selekcji, no ale trudno, tak się stało. Już się nie da odkręcić. Ja rozmyślam wiele nad rzeczą, która leży troszkę odłogiem, bo nie bardzo czuję jeszcze w sobie taką pełną gotowość, żeby się z tym zmierzyć i o czym myślę, że to byłaby może ostatnia książka, jaką bym napisał. Książka, która się będzie składała z ogromnej ilości postaci, wszystkie będą postaciami autentycznymi, występującymi pod swoimi personaliami. Pewien rodzaj takiej sumy życiowej, takiego przeglądu rzeczy, które moim zdaniem, o których nikt już poza mną nie pamięta, a które może warto by jakoś zapisać, zachować. Ale jak to będzie, to nie wiadomo. Na razie skończyłem korektę, czyli radykalne galop przez trzecie wydanie mojej powieści Finis Silesie, która dosyć niechlujnie była wydana przed laty przez wydawnictwo dolnośląskie. Teraz się to trochę tego... No i mnóstwo różnych takich drobiazgów. Ja jestem pracowity w gruncie rzeczy. Nie siedzę z założonymi rękami. Zawsze jest coś do roboty, oby tylko jeszcze starczyło sił, czasu i zdrowia. To w takim razie życzę przede wszystkim zdrowia, właśnie zapału do pracy. Oczywiście trzymam kciuki za ten, znaczy jestem bardzo ciekawy tego trzeciego notatnika. Mam nadzieję, że niedługo wyjdzie, a trzymam kciuki za tą pana powieść, co pan chce napisać, tą sumę. To będzie na pewno coś intrygującego. Także bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję za spotkanie. Państwu też bardzo dziękuję, że nas wysłuchaliście. Naszym gościem był Henryk Waniek. Ja dziękuję ogromnie. Kłaniam się. I oczywiście zapraszamy na kolejne czwartki literackie online.